Witam wszystkich w Sowieckiej Republice i co, zaczynamy dzisiaj od nowości, bo troszkę się pozmieniało po tym patchu rzeczywiście. Nie przeczytałem sobie dalej patch note'ów, tak a propos komentarza ostatniego, ale mniej więcej już wiem, co jest nowego. Z tym, że jednej rzeczy zapomniałem sprawdzić, czy coś tam napisali na temat transportu właśnie samochodów z fabryki, bo jest taka sprawa, że... Nie wiem, przedtem było tak na pewno, że można było kilka samochodów załadować na jedną ciężarówkę i wysłać je wszystkie na przykład na przejście graniczne na eksport. A teraz, niezależnie od tego, jak dużą ciężarówkę mam, nawet z przyczepką, to i tak mi się ładuje tylko po jednym samochodzie na przyczepkę. I na przykład ten gościu tutaj może, nie wiem, 12 ton czy tam 9 ton pojazd załadować maksymalnie. Ja mam samochody, które ważą po 1,5 tony każdy, a on i tak tylko z jednym jeździ zawsze. Przedtem to było tak, trochę to było słabo zrobione, bo one się jakby zmniejszały na tej nadczepce, takie były mikro samochodziki. Ale mógł ich wziąć tam powiedzmy 3. A teraz widzę, że wozi po jednym i nic na to nie poradzę. I druga sprawa jest taka, że wybudowałem sobie tutaj, jak widzicie, skład na te samochody. Są połączenia te fabryczne, ale to nie działa i dalej ten skład, znaczy może on musi mieć tak jak ze wszystkim innym po prostu ileś tych samochodów na składzie w fabryce i dopiero potem każdy następny leci już na ten skład dobudowany, nie wiem, może tak jest, że jakiś taki bufor w fabryce musi mieć i dopiero ponad jakąś ilość wszystko leci na ten parking przyfabryczny, bo... Generalnie przy, nie wiem ilu ich tam było, 12 czy coś koło tego tych samochodzików, to dalej one wszystkie stawały sobie tutaj na tym parkingu w fabryce i nic się nie transportowało dalej na ten plac, więc nie wiem, o co tu chodzi. No i teraz puściłem dwie ciężarówki, które to eksportują, ale ona każda jedzie z jednym samochodem na przejście graniczne, które jest kawał drogi stąd, więc w sumie... No coś tam zarobią, bo jedno takie autko tam ponad około 2,5 tysiąca rubli chyba kosztuje na granicy, więc coś tam zarabiają. Teraz będę im musiał jeszcze zmienić tą linię, żeby nie brali z fabryki, tylko z tego składu, bo wrzuciłem sobie tu, jak widzicie, jedną ciężarówkę, która zawozi mi te auta z fabryki na skład, no bo kurde, te połączenia międzyfabryczne jakoś nie bardzo. No i tu mam 11 pojazdów, teraz wiezie 12. No i elegancko, no i siedzi se 12, no i git. Tyle tylko, że one powinny automatycznie się tu chyba przenosić, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest jeszcze coś takiego dziwnego, co zauważyłem, nie wiem czy to było wcześniej czy nie, że tutaj na tym placu na pojazdy jest takie miejsce, w którym jest napisane brak kontenerów. Czyli wygląda na to, że w jakimś cudem mogę sobie gdzieś załatwić jakiś kontener, i może oni ładują wtedy te auta do tego kontenera, na przykład masowo, a potem ciężarówka zabiera taki kontener i jedzie z nim gdzieś. No, to by było jakieś logiczne w miarę, może nawet. Ale... No nie wiem zupełnie, jak to zrobić z tymi kontenerami, więc jeśli macie jakiś pomysł, albo jakoś wgłębiliście się w te patch note'y i wiecie, że oni coś tam z tym pozmieniali, to dajcie znać. Bo ja do tej pory nie mam pojęcia, jak z tym zrobić. Dobra, z nowych rzeczy jeszcze... doszło nam centrum dystrybucji, które rzeczywiście fajnie działa. To jest w zasadzie coś podobnego do tego hangaru na wózki widłowe, z tym, że zamiast wózków widłowych mamy samochody i nie działa to tylko tam, gdzie generalnie te wózki widłowe mają połączenia, tylko wszędzie w sumie na całej mapie działa, bo możemy sobie im dać zadania na całej mapie. No i oni sobie wyładowują, załadowują wszystko tak jak leci. I w razie potrzeby, jeśli gdzieś danego towaru jest mniej niż 30% zapełnionego magazynu, to oni sobie to jadą po to gdzieś, gdzie ten towar jest dostępny i zawożą tam. No i tutaj mam takie centrum dystrybucji, które mi obsługuje całą stolicę, ten luchaszyk. I tutaj generalnie oni dowożą żarcie i mięso w tym momencie, do domów towarowych i sklepów wszystkich. Więc generalnie i w sumie mam, poprzerzucałem auta, które tam jeździły normalnie, poprzerzucałem do tego centrum dystrybucji
No i ono już jest w tym momencie zapełnione autami, więc więcej już samochodów tutaj przypisać nie mogę. Więc jeśli chcę coś zrobić jeszcze typu takie też centrum dystrybucji, tylko na przykład na ubrania i na elektronikę, no to muszę generalnie zrobić sobie drugie takie. Chyba nie ma innego wyjścia. Ale to jest do zrobienia w sumie, bo ono sobie może stać gdzieś, nie wiem. W sumie może najlepiej by było, gdyby stało gdzieś tak w połowie drogi między obszarem, który będzie obsługiwać, a obszarem, z którego może zabierać towary. Więc to by było optymalne. Można też takie centrum dystrybucji zrobić tutaj, tak żeby na przykład nam te chemikalia wodziło wszędzie, gdzie trzeba. A jest całkiem spoko. To jest faktycznie zautomatyzowane, nie trzeba się tym przejmować i nawet w miarę działa, bo jak popatrzymy tutaj, żywność jest, mięso. Jest więcej niż połowa magazynu, więc też jest. No i wszystkie te sklepy nam to obczaja i jeszcze nam obczaja sklep tutaj w tej wioseczce. Tutaj też jeździ z żarciem na razie i z mięsem tylko. No i tu na przykład nie ma mięsa i co teraz? A? A może ja tutaj mięsa nie przywiązałem do tego? Zaraz zobaczymy. To jest Brapowa Mały Dom Handlowy albo terminal drogowy bardziej nawet. Nie no, jest centrum dystrybucyjne powiązane z terminalem drogowym, więc wszystko się zgadza. A, i no tutaj mamy akurat nie elektronikę, tylko jeszcze. A ubrań tutaj nikt nie wozi? Jak to? Tak wygląda. Coś tutaj zepsułem. No dobra, zaraz się tym zajmiemy. Jak to wygląda tutaj? Mamy problem z mięsem w tym momencie. Mięso zabiera nam gościu ładunek. Ładowanie mięsa ma w magazynie mięsa. Dobrze, wszystko się zgadza. I teraz na przykład jakaś chłodnia wyjechała. A nie, to jest akurat nie kryta, tak? Ja teraz pozmieniałem te ciężarówki, żeby były może trochę mniejsze, ale za to szybsze. Tak, to jest kryta akurat nie. A chłodnie to są te takie troszeczkę. O, tu jest na przykład chłodnia. No i tu też jest chłodnia i jakoś, kurde, nie widzę, żeby gdzieś jechały. Może już jedzie gdzieś ta chłodnia, ale to powinna być też tam już powiązana z budynkiem, więc nie wiem, co jest grane. Sprawdźmy te wszystkie chłodnie. Ta jedzie do małego domu handlowego w Luchaszyk. No to dobra. No to legalnie wszystko. A ta jedzie do drogowego terminala numer 3 w Luchaszyk. No dobra. To też mogę zrozumieć. A ta na przykład nie jedzie nigdzie. I ta też nie jedzie nigdzie. Mimo, że ewidentnie. Aha, już chyba wiem, o co biega. Bo jest tutaj coś takiego. Ja będę musiał sprawdzić jeszcze te terminale. Na przykład jeden terminal drogowy, który jest podpięty do domu handlowego. O, ten konkretnie. Jest jakiś zawias z tym. Ten terminal drogowy jest podpięty tutaj do domu handlowego, którym jest normalnie mięso. Ale jak sobie zobaczycie na centrum dystrybucyjnym, o, i otworzę go tutaj, przejdę tutaj sobie do niego, to w tym terminalu towarowym nie ma możliwości tutaj zaznaczenia mięsa. Są wszystkie inne towary, ale mięsa nie ma. A we wszystkich innych miejscach mięso jest. Więc nie wiem dlaczego, ale tutaj nie ma. I dlatego byłem zmuszony dołożyć jeszcze do wyładunku. Przynajmniej tak myślałem, że tak zrobiłem, ale zaraz to jeszcze może sprawdzę.
Tak, tutaj jest właśnie mały dom handlowy, jest osobno i ciężarówka z mięsem nie jedzie przez terminal, tylko jedzie bezpośrednio do domu towarowego. I w ten sposób to mięso być może tutaj jakoś kiedyś dojedzie, chociaż widzę, że już się właśnie kończy. No to zobaczmy, czy jest jakiś powiązany pojazd. No jest chłodnia i jedzie już rzeczywiście. Ona ma pojemność 3 tony, w domu handlowym się mieści 1 tona mięsa, czyli generalnie wszystko się zgadza, 20, no, mógł sobie wziąć w sumie 30%, ale w momencie jak wyjeżdżał widocznie z terminala, to jeszcze było trochę więcej mięsa na składzie. To jest tylko troszkę słabe, że oni... Kurde. To jest słabe, że oni jakby ustawiają trasę dla tego auta w momencie, jak spełni się warunek w tym domu handlowym. Czyli w momencie, jak on spadnie poniżej 30%, to w tym momencie wyjeżdża auto i ustawia sobie załadunek na tyle, żeby mu się zmieściło do maksymalnego magazynu, do zapełnienia magazynu. Czyli w tym przypadku sobie wymyślił, że ma 20% zabrać tego mięcha, a tak naprawdę to wypadałoby, żeby mu się to ustawiało w momencie, jak dojedzie do magazynu mięsa, albo najlepiej, żeby zabierał za każdym razem pełny ładunek. Wtedy by było najlepiej. Nie ma możliwości im ustawić tam chyba czekanie na, no, czekanie na wyładunek jest niemożliwe do ustawienia. Więc niestety tak to będzie działał. No on już jedzie z tym mięsem, więc niedługo będzie, ale wiezie tylko 0,65 tony. Czyli generalnie tego mięsa za chwilę znowu braknie. A niestety dwie ciężarówki naraz też nie pojadą. Więc to jest słabe. Można by to zrobić tak, żeby mu zmniejszyć w tym centrum dystrybucji, żeby on sobie powiedzmy nie jechał jak ma mniej niż 30%, tylko mniej powiedzmy jak będzie miał mniej jak 10% na przykład, to wtedy więcej tego towaru zabierze na ciężarówkę za jednym razem. No będzie można to pokombinować z tym. No dobra, na razie sobie jakoś muszą dawać radę. Nie działa to do końca tak dobrze jak przedtem, tak naprawdę. Więc nie wiem, czy nie będę zmuszony, przynajmniej właśnie jeśli chodzi o żywność i mięso, zrobić tego tak, jak było poprzednio, bo to akurat nie dość szybko schodzi w tych wszystkich sklepach. A będziemy sobie w ten sposób wozić ubrania i elektronikę, bo one akurat nie dość wolno schodzą, więc tam będzie czas na to, żeby to centrum dystrybucji zareagowało odpowiednio i w ogóle. No, przywiózł mięcho, ale tu już jest 0,50. No jak zejdzie poniżej 0,33, no to powinien wyjechać następny pojazd, no nie, z centrum dystrybucji. Ale to strasznie szybko spada. No. Można to zrobić tak, że albo zmniejszymy tą ilość, poniżej której ma wyjeżdżać z centrum dystrybucyjnego i wtedy będzie na auto zabierał za jednym razem więcej tego, albo możemy mu to zwiększyć i wtedy będzie wyjeżdżał szybciej jakby. Spróbujmy najpierw tą drugą opcję. Zrobimy mu tu poniżej 60%, jak spadnie, żeby wyjeżdżali. Wtedy, albo nawet poniżej 70%. Wtedy jest szansa, że on wyjedzie od razu, jak tylko, że w momencie, jak wyjedzie, to będzie jeszcze miał na tyle dużo czasu, żeby przywieźć to mięcho, żeby to mięso się jeszcze tutaj nie skończyło. No i jest też szansa, że może, nie wiem, może w miarę szybko wyjedzie też drugi goleś, jakby co. No zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiem, czy teraz nam nie braknie samochodów tam w tym centrum dystrybucji. No już jest trochę mało. Coś tu wraca, ale myślę, że zaraz wyjedzie. No, dokładnie, od razu pojechał. Aj, nie trafiłem sobie.
Jak to nic? To gdzie ty jedziesz, człowieku? Paliwo ma. No wygląda na to, że pojechał po paliwo. A tutaj... Aha, nie, tu jest full, a tu jest empty. Tak, no to faktycznie po paliwo pojechał. Dobra. Mogę to zrozumieć. Generalnie mamy tutaj więcej krytych niż chłodni, no bo wiadomo, ich jest potrzebne więcej. Na żarcie, chociaż ja wiem, czy wiadomo. W sumie robią tyle samo, każdy robi tyle samo tych domów towarowych. A w każdym domu towarowym jest potrzebne i żarcie, i mięso, więc tak naprawdę po połowie, jakbyśmy ich mieli rozłożonych, to też by było dobrze. No i widzę, że jedna chłodnia, jedna kryta jeszcze stoją na parkingu i nic nie robią, więc w sumie chyba jakoś to może będzie działało. Zobaczymy. Dobra, a teraz dalej. Dalsza sytuacja z Wiraf jest taka, że tu się buduje wszystko. Dalej. Ja sobie pozwolę chyba tu wybudować te drogi już za ruble. Dojazdowe wszystkie. Tak, żeby oni mogli tutaj już budować. Zaraz sobie tu jakieś biura budowy przypiszemy. Jedno do drogi, żeby jeszcze dokończyli ten kawałeczek. Chociaż nie wiem, czy on mi będzie do czegoś potrzebny, ale niech dokończą. A resztę biur budowy tutaj sobie dorzucimy do tego. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest? No tutaj, weźmy to biuro budowy i to biuro budowy. Widzę, że nic nie robią, to prawie się przyda. I to od dróg też nic nie robi. No to do roboty, nie ma co czekać. Za długo żeście już postali, wystarczy. Dobra, to z Balsaros mi buduje drogę, czyli tu. A wy budujecie tak, to, to i to. No i wy też. To, to i to. Elegancko. No i teraz niestety jest taki problem, że będziemy musieli część tych rurociągów i tego wszystkiego pobudować za gotówę. Nic na to nie poradzimy za bardzo. A są to drogie rzeczy generalnie. Bo jest tu dużo stali potrzebne na to wszystko. Na przykład taki kawałek rurociągu kosztuje prawie 100 tysięcy. No a sobie tak po trochę będziemy budowali. Myślę, że rurociągi są chyba najdroższe, bo już te taśmociągi nie są aż takie drogie. A jeśli chodzi o rurociągi, to chyba już mamy wszystko zrobione. Prądu tu nie ma jeszcze, ale tu zaraz pod stacją, jak się wybuduje, to będzie prąd. Dobra, taśmociąg, 75 tysięcy, też trochę kosztują. I napęd taśmociągu 22 tysiące, ok, no to trochę żeśmy tutaj z pieniędzmi polecieli. Ale powinno wszystko być już teraz wpięte. No i prąd mam nadzieję też. Tu widzę. A, jeszcze jest jedna sprawa taka, że są powiększone zasięgi tych. Powiększone zasięgi parkingów są. Teraz parkingi już działają na 2 km chyba, czyli jest dwa razy większy zasięg niż był. Dlatego też pewnie tu się wzięło stąd tyle tych samochodów. Chociaż oni akurat nie. Tak popatrzeć na zasięgi. No tak, całe to miasteczko w zasadzie mają w zasięgu. 1,5 kilometra. No, kilometr 600 jest do tego najdalej oddalonego parkingu, więc w zasadzie, jeśli byśmy to miasto tutaj rozwijali, no to oni będą mieli większość tego miasta w zasięgu swoich parkingów, także tam sobie do drwale sobie będą mogli dojeżdżać do roboty autami prywatnymi. No i generalnie wszystkie te auta jakoś teraz będą lepiej funkcjonowały, bo tutaj chyba już nikt nie dojedzie, mi się wydaje. Trzeba, musiałbym tu postawić parking i sprawdzić. Ale na przykład do Miergieni tutaj, to jakbym tutaj poustawiał trochę parkingów, to mogłoby to coś dać generalnie.
Zobaczmy. Duży parking. Wejdzie mi to tutaj? Musi. To sobie przybliżymy może trochę. Duży parking. I jakbym go postawił tu. O, tutaj. Zbudujemy go od razu za kasę. To jest i teraz sobie ścieżynki jeszcze porobimy. Fajnie by było, jakby się właśnie mogli dostać tutaj do fabryki żywności z tego parkingu. Nie pogardziłbym, ale właśnie teraz jest problem z kolei z... Troszkę podnieśli wymagania, jeśli chodzi o... stromiznę ścieżek dla pieszych. W ogóle lepiej się łuki robi, takie cuda. Na ścieżkach i nie tylko, bo na drogach tak samo. Zrobimy coś takiego. A macie tu jeszcze jedno przejście dla pieszych, bo mało było. Dobra. Parking działa, ale samochodów zmierzających zero. Może kiedyś ktoś przyjedzie, a zobaczmy jak on właśnie z zasięgiem teraz. A, no widzicie, aż tak pięknie nie ma i tak jest poza zasięgiem wszystkiego. Więc słabo. A gdzie mamy najbliższy parking w mieście? Tutaj chyba. No bez jaj, ale oni mają 1100 metrów do tego parkingu tam. No to tutaj się powinni zmieścić chyba w jakieś 1600 maksymalnie. Chociaż nie, bo tu dojazd jest... Aha, dojazd jest tędy naokoło. No to trochę masakra. Albo tędy, też naokoło. No to rzeczywiście nieciekawie. Więc tutaj na ten parking to nam nikt nie przyjedzie. Chyba, żebyśmy drugi parking wystawili gdzieś tutaj w tym miasteczku. Tylko, że oni wtedy nie będą mieli skąd samochodów zabrać. Chyba, że sobie przypiszemy do parkingu samochody. No, w sumie można by. A co się stanie, jak kupię na parking samochody? Nie wiem, kup tu Z4 samochody. A, mają przypisanych właścicieli już. Tak, Bylinka Olenka Wasiliewna na przykład ma ten samochód. Z tym, że nie wiem, nigdzie sobie nim nie mogą pojechać. No to fajne, fajnie, że ma. Kurde, no musiałbym ten parking gdzieś wystawić. Ja już bym chciał tutaj ludzi dowozić. Gdzieś w te rejony, to musiałbym go wystawić gdzieś... Cholera. No nie ma miejsca. Za bardzo. Tu jest w sensie miejsce, ale nie ma drogi dojazdowej do tego miejsca za bardzo, więc i raczej nie będzie, bo tu jest dość stromo. No lipa. No ale coś tu przyjechało na ten parking jednak. O, i jedzie następny. Miergieni duży parking. No a gdzie ty potem pójdziesz, człowieku? Ida Wadimowna. Tu zasuwa. No i poszedł tam do tej fabryki chyba. Kolejny pracuje w zakładach spożywczych. No to prawidłowo. Ale nie wiem skąd te samochody tu przyjechały w takim układzie. Bo wygląda, że ten parking nie ma zasięgu do niczego. Ale jedzie następny.
To nie wiem, jak to działa do końca w takim układzie. O, jedzie jeszcze 7 innych samochodów na ten parking, ale skąd oni jadą, to nie mam bladego pojęcia, bo żaden inny parking nie jest w zasięgu. Czyli jednak to troszkę inaczej teraz działają te parkingi chyba. To dobrze, generalnie. Generalnie nie będę miał nic naprzeciw, jeśli tam faktycznie będą sobie przyjeżdżali do pracy swoimi autami. A propos, można by dokupić im jakiś autek, co prawda mi się produkują w sumie. A ile ich tu jest? No 13 już ich tu jest. Jeśli chodzi o powiązane pojazdy, to są tylko te, dobra. A tutaj... Właśnie, miałem to zmienić jeszcze. Powiązane pojazdy. I ten otwarty na przykład, to jest ten, który... Tak, to jest ten, który jeździ właśnie do tego. Na przejście graniczne i 10 tysięcy rubli kosztuje jeden taki samochodzik, więc w sumie spoko nawet. Rozkład jazdy, a on nie jest do linii przypisanej żadnej? Powinien być. Aha, nie, nie mogę przypisać ich do linii, właśnie, to jest następna rzecz, jeśli chodzi o transport samochodowy, że do linii go nie mogę przypisać, bo jak sobie weźmiecie te wygenerowane gdzieś to będą, tak czy siak. Fabryka samochodów, skład pojazdów. O, fabryka samochodów, skład celny. Jak sobie weźmiecie tą linię i chcecie ją przeedytować, to w opcji linii, czyli w edycji linii, nie ma możliwości zaznaczenia, żeby on ładował pojazdy. Zaznaczyć to mogę tylko w momencie, jak sobie otworzę ten samochód i dam mu normalnie przypis, i dam mu normalnie edycję tutaj z tego poziomu. To tutaj mam pojazdy, ale już właśnie w edycji linii nie mam możliwości zaznaczenia pojazdu. Dlatego no nie dałem rady zrobić sobie linii takiej, żeby one sobie tak jeździły, tylko musiałem je faktycznie po staremu jeszcze przeedytować. Dobra. Teraz właśnie... Tu jest ten kas otwarty, ten jest otwarty i ten jest otwarty, dokładnie. I teraz byśmy chcieli zrobić to tak, żeby on nie brał z fabryki samochodów jednak tego, tylko z tego składu, żeby to zabierał. Czyli tutaj dajemy mu ładunek, pojazdy. A to mu w ogóle usuwamy. A nie, źle to zrobiłem. Dobra, nie przeczytałem. Dobra. Źle. Tak, ty masz jeździć na... przepraszam, pogubiłem się. Ty masz jeździć na MOL na skład celny. I na molnej masz mieć wyładunek pojazdów. Na składzie masz mieć załadunek pojazdów. A ten przystanek jest ci w ogóle niepotrzebny do szczęścia. Ok. No i teraz masz skopiować ten rozkład na tego typka drugiego. Dokładnie tak. Żeby na składzie pojazdów jednak je zabierali. No i po 10 koła taki jeden wozi, no to jest całkiem spoko, no. Ale myślałem jednak, że to będę mógł jakoś zautomatyzować bardziej. No i coś teraz zepsułem z tym ostatnim, tak? Z tym kazem. Tak, bo kaz teraz je... Aha.
No właśnie, teraz wszyscy jeżdżą z eksportem, a nikt nie jeździ między tymi dwoma rzeczami. Dobra. Więc to miało być tak. Tu masz mieć załadunek, tu masz mieć wyładunek. Okej. Dobra, będzie dobrze. No i co, trzeba będzie tak, przede wszystkim tak, ilu tu jest robotników? 140, no to wszystko w porządku, ale w Wiraf będzie nam potrzebne więcej robotników, więc trzeba by się tam skupić na tym, żeby... Ej, przede wszystkim się muszę odnaleźć jakoś, o! Więc muszę się skupić na tym, żeby tutaj zrobić więcej domów, więcej osiedli, więcej ludzi. Więcej wszystkiego. Ta stacja kolejowa już jest generalnie, może być czynna w każdej chwili, bo sztory, widzę, wybudowali nam w końcu po latach ciężkiej pracy. Tory będzie można odpalać, trzeba tylko semafory jeszcze poustawiać na tych torach. Co prawda tutaj nie mam połączenia kolejowego, więc to i tak mi nic nie da na ten moment. Dobra. Robimy tu jakieś domki. Więc tak, na początek wypadałoby sobie wyrównać teren trochę. Pokaż siatkę. I tak. Pójdźmy sobie na razie tą drogę tutaj, albo nie, wyrównajmy najpierw. Do poziomu drogi. Musi trochę nadbudować terenu. Dobra, coś tam tworzy, coś tam robi. Okej. Dobra, włączamy siatkę. Teraz sobie zrobimy tak. Drogę z latarniami. Niech ona sobie idzie, powiedzmy, w ten sposób. Potem tutaj gdzieś byśmy pierdyknęli taką drogę ładną. No i tu by trzeba było zrobić po prostu już im... Albo może się jeszcze tak uda? Uda się, czy się nie uda? Musi się udać. O, coś takiego. To niech się wybuduje ładnie. I teraz możemy pokombinować coś tutaj z domkami. Mieszkania i usługi, albo nie. Z modów może. Z modów, budynek mieszkalny. O, to też jakoś zmienili to menu, bo jest teraz jakby takie szersze chyba. Albo po prostu mi się teraz nie wszystkie mody działają i... I może dlatego. 21. Nie, to coś takiego bolszego bardziej by nam się przydało tutaj. Ten projekt 1447C. Intrygująca nazwa. 72. Tutaj mamy po 180 w tych takich wieżowcach. No ale może jakieś takie coś ładniejszego jeszcze byśmy tu mieli. No Leningradki są całkiem spoko. I one są takie dość małe. No to lećmy. Tutaj. Tutaj. Tutaj w drugą stronę postawimy. O, tak żeby sobie mogli z okien ręce podawać. No. Nie potrzebują mieć za dużo miejsca, prawda? Ważne, żeby dużo ludzi się tu zmieściło. Robotników. Dobra. Tu. O, tu będą mieli taki większy placyk, bo jakąś tam ścieżkę przeprowadzimy.
No, standardowy myk z tym, że jest... No i tu byśmy mogli na przykład to postawić jeszcze tak. No, trochę tego jest do budowy teraz. Jeden parking to będzie mało, trzeba będzie jakiś nowy parking jeszcze tu gdzieś wybudować. Prawdopodobnie również jakiś przystanek. Chociaż oni wszyscy powinni mieć dostęp do tej kolejki. A co to? Nie pokazuje nam tego, bo są niewbudowane? Mam nadzieję, że o to chodzi. Bo wyglądało, jakby nikt z nich nie miał dostępu do kolejki. Aha, nikt nie ma, bo są niewbudowane ścieżki. No tak, racja. Ścieżki musimy wbudować. Za ruble. Bez tego budowa nie ruszy. Któremu jeszcze ścieżkę? Ty masz. I proszę bardzo. I bardzo ładnie. No to teraz pokaż, jak to wygląda. No, wszyscy mają. W ogóle dostęp do... Znaczy, odległość, którą piesi mogą pokonać, też jest, została zwiększona w tym patchu, więc... Generalnie przedtem było chyba tak mniej więcej do 250 metrów, a teraz jest, no jak widzicie, już prawie no, 400. 388 jeszcze są w stanie przejść. Więc praktycznie ta stacja kolei ma dostęp do prawie całego miasta. I też nie będzie problemu teraz, jeśli chodzi o dostęp do sklepów i tak dalej. Nie trzeba będzie tego budować co 2 metry, tylko wystarczy jeden na jakieś większe skupisko ludzi i będzie. No i większy sens ma też teraz to duże przedszkole. Dobra. To by było. W zasadzie teraz mam tu na przykład jeden autobus, który jeździł chyba właśnie z uczniami stąd do szkoły. To teraz jest bez sensu, bo ta szkoła ma w zasadzie dostęp do chyba wszystkich domów w okolicy. Nie, to nie jest szkoła. To jest small clinic, to też nie jest to. Tu jest hala sportowa, tu jest szkoła. No jak sobie zobaczymy dostęp, no to do wszystkich domów w tym mieście ona ma dostęp, więc w zasadzie autobus tutaj jest niepotrzebny już. Taki Mercedes to nam się gdzieś przyda na pewno, ale nie tutaj jeszcze. Tyle tylko, że... Tak naprawdę to trzeba by było zrobić linię, żeby jeździła nam... Powiedzmy, że stąd. Co tu tak mało robotników jest? A, bo oni ich wszystkich wożą do kopalni. No ta. No i tu jest w tej kopalni. W ogóle można by tu ograniczyć liczbę tych robotników, bo nie potrzebujemy ich aż tylu. Ta kopalnia nie musi działać na jakiejś super wydajności. Starczy nam 25 spokojnie. I do tego jeszcze w zakładzie przeróbki kruszywa, znaczy tego rudy, też jest 15 maksymalnie, to myślę, że spokojnie, jak im damy 7, to wystarczy. I... No i teraz ci robotnicy prawdopodobnie będą zapierdzielali tutaj na te place budowy, dokładnie. No to trzeba przypisać tutaj już te biura budowy, żeby to się działo już tam. Tylko, żebym się nie zgubił znowu. Okej. Weźmiemy sobie wszystkie trzy. No i zapraszamy tutaj na budowę do Wiraw. No to nie wiem, ile tych bloczków tu powstało, ale w każdym się mieści 100 robotników. Mamy ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Więc sporo ludzi generalnie. Ale Wiraw ma obok siebie właśnie jeszcze złoża uranu. Więc będziemy też tutaj tworzyć elektrownię atomową w przyszłości chyba. Dużo ludzi się przyda.
Okej. Wszystko jest przypisane. No, ludzie będą i tak dochodzili tutaj z okolicznych bloków, więc nie ma problemu z siłą roboczą. Trzeba pamiętać tylko o tym autobusie. Może ja zrobię już taką linkę. Chociaż jak przywiążę ten autobus do linii, no to on już będzie zabierał mi tych pracowników tam, a w sumie na razie w sumie nie potrzebuję, żebym ich zabierał. A to mogę inaczej zrobić jeszcze. Dobra, no to zróbmy tą linię. Zróbmy sobie nową linię. Będziesz jeździć tak, z tego dworca tutaj linia się będzie nazywało pracownicy do chemikaliów. O, wira w dworzec. Tak, na razie nie mam przypisanego żadnego pojazdu, więc nie mogę wybrać też co mają wozić, ale to się zaraz zmieni. Tutaj mamy szkołę. Bierzemy tego merca, który sobie tu jeździ. I przypisujemy go do linii. Dokładnie tak. No i teraz wira w dworzec mi ładujesz robotników. Bez wyładunku. A w Singriopolu przystanek robisz mi wyładunek robotników. No ale to jest taki malutki Mercedesik, także nie wiem, czy on tu zda egzamin, no ale niech jeździ, przynajmniej się do czegoś przyda. Zaakceptuj zmiany. Będzie jeździł, może coś tu już zaczną produkować nawet w tych zakładach chemicznych przez to. W ogóle jak sytuacja? Żwir leci do tych zakładów chemicznych jakby z automatu po taśmociągach. Ropa też. I tu jest silos zbożowy na te. Tu jest silos zbożowy na płody rolne, a tutaj z kolei mamy już kupę drewna. No i właśnie tu by się przydało centrum dystrybucji, tak szczerze mówiąc. Tylko średnie takie byśmy sobie tu wybudowali. Czy to jest tu? Nie, to jest chyba w magazynach. Magazyny i składy, tak. Tu jest małe centrum, przepraszam, bo jest średnie i małe, dużego nie ma. To takie małe centrum dystrybucji byśmy tu wybudowali. Co tam? Jaka infrastruktura? Koparki nie ma wolnej. No to za rubelki niech mi to wyrównają. No i jest. Od razu się zbuduje. To akurat niedobrze. No i w tym centrum sobie dodamy takie zadania, że będziesz miał na przykład miejsce wycinki drzew, w którym będziesz ładował. Będziesz mieć silos zbożowy, w którym też będziesz ładował. I tak, jedna, druga, trzecia fabryka chemii. Tu będziesz miał załadunek i wyładunek, a nie da się tak. To gorzej. No chyba, że się będzie dało jak auta jakieś przywiążemy, zaraz zobaczymy. Potrzebuję coś, co będzie woziło drewno. To jest prawdopodobnie otwarta skrzynia. Dokładnie. No weźmy takiego gaza na przykład. No i miejsce wycinki drzew, tak, ładujesz drewno. Tu nawet nie muszę tego zaznaczać, bo jest tylko jedna opcja. I w zakładach chemicznych, a nie, nie mogę zaznaczyć jednego i drugiego. Kurde. A mogę dwa razy przypisać to samo miejsce? Zakłady chemiczne 2, 3, 4. Już jest przypisany. No i dupa. Czyli musiałbym mieć inne centrum dystrybucji do odbioru tych chemikaliów,
a inne do ładowania do nich. No to trochę głupie jest. Na przykład w wózkach widłowych to działa lepiej w takim układzie, bo tam w jednym miejscu można zrobić i wyładunek, i załadunek. A tutaj niestety się już pultają. No to w takim razie zakłady chemiczne, będziesz mieć wyładunek wszędzie tego drewna. No i teraz jeszcze do przewozu. To od razu tym centrum dystrybucyjnym moglibyśmy zorganizować dostawy do tego silosa zbożowego w sumie. Wystarczyłoby tu tylko kupić jeszcze... Aha, tylko że nie mogę mieć załadunku i wyładunku w jednym miejscu. Dobra, czyli tutaj musi być... Tutaj musi być tylko ta część, która będzie ładowała i wyładowywała w zakładach chemicznych. Czyli do tego jest potrzebne... co? Otwarta skrzynia też? Co to... Co? Nie, zamknięta chyba. Tak, płody rolne wozi się zamkniętą skrzynią, no to weź mi takiego... No weź mi takiego liaza jednego i drugiego. Na razie. I tak, tutaj będziesz ładować płody rolne, a w tych wszystkich będziecie wyładowywać to i to, to i to, to i to. No i okej. Teraz to weź mi jeszcze jednego... Drewna jest mniej potrzebne, to może jeszcze jedną zamkniętą kupmy. A... I jedną otwartą. Okej. I oni sobie teraz muszą jakoś poradzić, biedaki. No i teraz niestety, ale potrzebujemy zrobić... nową linię sobie możemy zrobić, na przykład. Stworzymy sobie nowy przystanek, będzie tutaj ten silos zbożowy. I... Drugi przystanek to będzie... Kurde, nie wiem, czy ten silos? Może ten silos zbożowy jednak. Nie wiem, w którym jest więcej materiału. W żadnym nie ma nic. Dobre. No już prędzej w tamtym chyba. No, to tego nie przewidziałem, że będzie taka lipa tutaj dalej z tymi płodami rolnymi, a to też trzeba będzie poprawić w takim układzie. W Singriopolu będziesz miał w każdym bądź razie wyładunek. A w Mezinie będziesz miał załadunek. Niestety nie możesz dać czekaj, aż załaduje. Więc prawdopodobnie będzie też jeździł na pusto od czasu do czasu. I to będzie się nazywało... płody rolne na chemikalia. Okej. Zapiszmy to. I teraz jak sobie gdzieśkolwiek kupimy, gdzie jest najbliższy depot? Tutaj gdzieś. Kupimy tutaj sobie ze dwa pojazdy, może takie kryte, zamknięte skrzynie. No, niech będą te liazy, bo one są chyba w tym momencie jedne z lepszych. No i możemy je przypisać do linii płody rolne na chemikalia, proszę bardzo. Poszedł. I ten drugi też przypisz do linii. Jest przypisany. O, to też jest nowy taki przycisk, że można go uruchomić nie wchodząc w ogóle w menu tego pojazdu, tylko tutaj ma tą chorągiewkę do uruchamiania. No i okej, no i teraz, żeby było wszystko ładnie, no to tutaj zaznaczymy mu płody rolne i tutaj mu też zaznaczymy płody rolne. Zapiszemy to. No i dobra, i oni sobie tam będą jeździć.
Z tym, że nie ma tu płodów rolnych właśnie. I to jest cały problem. A jak to wygląda? Wzrost na 100% jest. No, czyli jest za dużo pól w stosunku do tego, co mogą zrobić. Czyli teoretycznie przydałby się tu jeszcze jakiś kołchoz. Bo ja tu gdzieś stawiałem jeszcze trzeci chyba kołchoz, nie? No tu jest. No i tu jest 136 ton płodów rolnych. Czyżbym nie zrobił tutaj, że tak powiem, dostaw pomiędzy tym kołchozem a silosem zbożowym? Tak wygląda. To oni tu na tych polach będą gdzieś... Które pola wy obsługujecie z tego kołchozu? Na przykład to się... No dokładnie, tu już całe jest zapełnione, bo nikt tego nie odbiera. Dobra, no to trzeba tutaj zrobić linię. Następną sobie zrobimy. Jak już są te linie, to sobie będziemy z tego korzystać. I zrobimy sobie linię. Jak ona się mogłaby nazywać? W sumie nie wiem. Mezina, płody rolne, okej. I ty będziesz mi jeździł tak, z tego kołchozu do tego silosa. Tu będziesz załadowywać, tu będziesz wyładowywać, wszystko się zgadza. I teraz by wypadało tylko wziąć i dokupić tutaj z, nie wiem, dwa samochody. No myślę, że tak można by zrobić. Zamknięta skrzynia, dwa aliazy. Własne. Ok. Poszedł. No i ten też poszedł. Ok. Ok, to chyba mamy. Chyba będzie. No to teraz już powinno tu być więcej tych płodów rolnych i mam nadzieję, że jakoś to wystarczy również dla tych ciężarówek, które będą tam woziły do tych chemikaliów, bo na razie wszystko idzie tutaj na pociąg, no nie? No ale tutaj już mają 136 ton nazbieranych i jeszcze mają wspólnie pozbierane. Tu jest 72 tony, tu jest 78 ton, tu na dużym polu jest nawet 120. Więc generalnie zapomniałem o tym, że jeszcze miałem przetransportować te płody rolne stąd do silosa. Tego zbiorczego tutaj. I teraz to powinno jakoś, myślę, działać. Jak tylko dojadą tutaj te samochody i zaczną już to robić w końcu. A w międzyczasie tutaj jak z dostawami? No, drewno jest, tutaj jest, tutaj jest. Drewno wszędzie jest, ropa naftowa się pociągnęła z tego, ze zbiornika, żwir, z taśmociągu, no a na płody rolne czekamy, bo na razie nie mamy ich w silosie, więc co zrobić? No można tutaj zrobić zawsze zakup za ruble, minimalnych ilości, będzie więcej, bo przywiozą więcej, no to wtedy przestaną kupować i będzie dobrze. O, i już kryta pojechała do silosa, ładnie. O to chodziło. Tutaj jeszcze właśnie jedna fabryka mi nie ciągnęła ropy, ale to dlatego, że tutaj nie ma jeszcze jednego rurociągu wybudowanego. Teraz już powinno być ok. Ropa naftowa jest. Ile jest jej w zbiorniku? 390 ton. Tutaj jeździ sobie chyba dwie cysterny z tą ropą. Budowa postępuje, widzę, ładnie. A jak bloczki? Bloczki na razie zero postępu, z tego co widzę. Coś tam się rusza, ale na razie zdaje się te
pojazdy z biur budowy mają więcej roboty tutaj. No a tu mi jeszcze tylko brakuje trochę stali, trochę cegieł, więc to nie ma dramatu. Dużo już tu nie muszą dowozić. Jak tutaj? Powiązane pojazdy. No jest, jedzie jakaś betoniara, jakieś wywrotki, już coś tu jedzie generalnie. No ale kawałek drogi ma do przejechania, więc nic dziwnego, że to potrwa. Dobrze. I u naszego dealera samochodów możemy im dokupić... Co im teraz kupimy? Skodę setkę. Macie. Tego jeszcze nie było chyba. Macie Skody, pojeździcie. O, tu jakaś kopara jedzie i wszyscy za nią elegancko zasuwają pięknie. I się korki robią. I to tak. Muszę tylko obserwować, żeby sobie nie wyleźć właśnie budynkami jakimiś, bo tu gdzieś są te, jest ten uran, ale to chyba gdzieś w tych górkach tutaj. Także kawałek jeszcze. No, 12 ton jest. Tu w tych kołchozach akurat nie ma nic. Ale tu jest na przykład wzrost 100%. A, postęp zbiorów jakiś tam jest, czyli generalnie kombajny działają. Wszystko jest fajnie. No, tutaj sobie rosną dopiero uprawy. Nie, no generalnie w sumie sobie dają radę chyba te maszyny wszystkie. Tylko tutaj nie było odbioru, no właśnie. I to był problem. No, po 10 ton każdy odbiera, więc jakoś to może kiedyś zluzują. Dalekia trasa nie jest, no ale muszą trochę tak naokoło objechać przez te wszystkie pola. Dobra, dadzą sobie radę. O, tutaj widzę konwoje całe właśnie z materiałami budowlanymi zasuwają. Trzeba będzie też w tych biurach budowy kiedyś odświeżyć im te pojazdy wszystkie, bo oni tam jeszcze mają pojazdy z 60 któregoś roku chyba. Już takie 15-letnie. To już są szybsze rzeczy do przewozu, niż to, co oni tam mają. Ale to jeszcze nie teraz, myślę. No i dobra, będziemy kończyć na dzisiaj. Powiedzcie mi w komentarzach, o co chodzi z tymi autami i z tymi kontenerami, bo dalej nie mam bladego pojęcia. Dlaczego o te samochody teraz wożą po jednym pojeździe, a przedtem mogły wozić ich więcej? Czy to jest kwestia tego, że akurat nie taki samochód produkuje, a nie inny? Może gdybym produkował maluchy, to by ich wzięli 5, ale ten akurat nie się mieści tylko jeden? Czy też coś pozmieniali teraz w tym patchu? Bo wydaje mi się, że raczej ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Także dajcie znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie, no i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.